miłości do Chrystusa, do Jego prawa, do Pana Boga, trud wynagrodzenia za grzech, za obrazę Bożą, przez zabicie niewinnego człowieka. To wielkie zadanie i piękne, przed Bogiem mające ogromną wartość. Dlatego chcemy zaprosić do tej najświętszej ofiary wielkiego obrońcę życia, Jana Pawła II. Jestem najgłębiej przekonany, że jest z nami, jest w takich momentach. On całe życie przeciwstawiał się tej strasznej hekatombie, temu strasznemu złu, fali zła, temu tsunami niemoralnemu, jakim jest zabijanie niewinnego człowieka, poczętego, ufającego rodzicom, a jednak pozbawionego życia. Zaprośmy do tej najświętszej ofiary wszystkich niewinnie zabitych. Są, żyją w Panu. Uwielbiają Go, przepraszają Go za to, co się stało. Miłością otaczają także tych, którzy im to zło wyrządzili. I prośmy o miłosierdzie dla ludzi wątpiących, zagubionych, załamanych. Prośmy o siłę do przyjęcia niechcianego życia. To nieraz są dramaty, tragedie, które trzeba przezwyciężać zgodnie z sumieniem i z Bożym prawem. I prośmy Pana o łaskę nawrócenia dla nas samych, abyśmy nigdy nie promowali zła. Zawsze mieli siłę i odwagę bronić, promować, realizować dobro. Temat, który nas dzisiaj tu gromadzi, to jest przecież Dzień Życia ogłoszony przez Parlament, ale jest to jednocześnie Wigilia do zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, do zapowiedzi i przyjęcia tego Bożego Słowa, Bożego Syna, do początku zbawienia. To jest właśnie powiązanie nasze, że my broniąc życia nawiązujemy do wdzięczności, że chcemy podziękować Panu Bogu za to życie, które się poczęło tam kiedyś w Nazarecie, które się poczęło pod sercem Maryi i które przyniosło na świat zbawienie. Łączymy z tym dniem bardzo wyraźnie, także dzięki ufności, którą mamy do Matki Najświętszej, że właśnie pomoże i nam ten ważny temat podjąć, włączyć się w ten ważny i piękny nurt, który teraz przez naszą ojczyznę przechodzi. Doktor Dzierżawski i pan Jacek Sapa z Rzeszowa. To są ludzie, którzy zmobilizowali innych. Nawet Kościół, biskupi, proboszczowie nie musieli tego ogłaszać, zachęcać, stawać obok. Sami budzili sumienia. Dla mnie to jest punkt do wielkiej chwały. To jest punkt wielkiej nadziei, że się budzi naród. Jak się budzi w tej sprawie sumienie, to się obudzi w innych. I widzimy, jakie to bardzo ważne i potrzebne. Jakie to dzisiaj potrzebne. Zobaczcie, na Kościół jest dzisiaj wyraźnie atak na wszystkie zasady, które głosi. Ale żaden młody chłopak ani dziewczyna, jeśli masz sumienie, to nie opowie się przeciwko wychowaniu w wierze, pogłębianiu wiary na lekcjach katechizmu czy religii. Żadna matka, żaden ojciec dobrze, porządnie myślący, pragnący wychować nie dopuści do tego. I będą potrzebne może także manifestacje w tej sprawie, tak jak są dzisiaj manifestacje, żeby przemienić, przełamać sumienia ludzkie, bo to przecież nikt nam nie każe zabijać tego poczętego dziecka. Nikt nam nie narzuca. Trzeba, żebyśmy zrozumieli, że to jest wielki dar i świadectwo.